Mam na to dosyć mało czasu, więc nie jest to pewne, czy nagram całe, czy po prostu scenami będę nagrywał. Nie pamiętam, czy gra się zapisywała, ponieważ od czasu, kiedy ja nagrywałem tą grę, minęło. O, z dobre 5 lat. Chyba. O hej, fajnie, że jesteś. Chciałbym opowiedzieć ci moją historię z przeszłości. Zapraszam. Moi drodzy, powrót po latach do Platform Doga. O Boże, ten soundtrack. I uwaga, minęło już tyle lat od tego rozpoczęcia. Kto to pamięta? Ucieczka. Graj. Witamy na dzisiejszym zebraniu. Przed nami trzy pełne miski. Cudownie. Jezu. Możemy je... Biedne pieski. O Jezu. Cudownie. Dźwięk to to. To Selpie. Powrócił. Moi drodzy Platform Dog. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Nikodem. A to jest Platform Dog 2. Po 4-5 latach. Dobra, to teraz tak, jak się skakało? No dobra, jeszcze pamiętam, jak się skakało, bardzo dobrze. Nie ma motywu muzycznego? Lol. Myślałem, że zawsze było. Dobra, bo pamiętam, że to się zawsze bugowało. To chociaż. Łocie! Już wiem, dlaczego ja się wkurwiałem przy tej grze. Boże święty, tyle lat. Zdecydowanie powinna być pełna wersja Platform Doga 3, bo pamiętam, że tam był Bilonek i tego typu sprawy, jakieś tam pieski, chyba CJ tam miał być czy coś tam, a nie, to miało być w jakiejś tam fanowskiej wersji gry. O, koniec. Co za mnie. Ja nie mogę. Kurka wodna. Kolejny. O, to są te. Jezu. O, jednak można było skakać, dobrze. Jezu, jak się ich omijało? Jezu, nie pamiętam. Oła! Kurczę, ja nie mam aż tyle czasu. Będę musiał napisać do twórcy gry, jak się omijało te pieski całe. Nie mogę na nich wejść. Jakby Platform miał możliwość tego, no, bicia tych psów, w sensie, no, bicia, jak Mario, na przykład skakiwania na nich, nie? O, było dobrze. Było dobrze. Jezu, nigdy nie lubiłem tych, nie wiem, kopii Platforma czy czegoś tam. Zawsze mnie to jakoś, irytowało. Cholipka. No kurka wodna, no. Jezu, cudowne czasy. Szkoda, że nie ma żadnej, nie wiem, muzyczki w tle albo coś. Bo tak to ta gra nie ma takiego uroku, jak powinna mieć. A szkoda. Bardzo wielka szkoda. Ponieważ uważam, że muzyczka z menu głównego dodaje takiej nostalgii. Można by to tak powiedzieć. Też ze względu na to, że trzy utwory z tej gry pojawiły się u mnie na albumie na moim rozdziale, którego już nie ma nigdzie. Znaczy można na chomikuj pobrać, ale to wiecie. O, dobrze jest. No, git. Dobrze. Zapisujemy sobie grę. No i następną partię zrobię sobie potem.
Dobrze, jestem po krótkiej przerwie. Troszeczkę sobie jakoś oddalę ten mikrofon. Gramy dalej, oczywiście. Okej, okay, czyli mamy kolejną lokację, gdzie... A! O jest! Trzeba ostrożnie. Piesek. Jezu, tak! Pamiętam już to. Ten sprankowany checkpoint, kurczę. Nienawidziłem, kurde, twórcy gry za to. Uff, dobra. Czyli mamy to. I co, i teraz boss fight? Nie boss fight. Jasne. Dobrze, że... cudownie. Dobrze, że twórca gry zrobił tak, że... platform się odbija tak bokiem, na boku z tej platformy, nie? Ło! Dobra, za wcześnie się wybiłem. Szkoda, że nie na YouTubie, ale śmieszne. Znów za wcześnie. Tak. A tu zaraz będzie boss fight chyba. Jakoś tak. Trzeba naprawdę wyczuć, w którym momencie się wybić. O właśnie. Bra. I cyk. A w ogóle zapomniałem powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję, bo mam zamiar nagrać jeszcze więcej Platform Doga, jak się uda. Może na nowo ogram demówkę trójki. Martwi. Ubolewam nad tym, że twórca gry na Game Jolcie nie wydał Platform Doga jedynki. I to mnie właśnie boli, bo na Platform Dogu jedynce duży przyrost miałem, jeśli chodzi o subskrypcje, to chyba... Ojojojoj. To w tamtym czasie było około... 100 subskrypcji. To właśnie po pierwszym Platform Dogu chyba wbiłem 200 subów. Po drugim wbiłem 300. Po trzecim mi się chyba 400 udało wbić, ale nie pamiętam, bo na trzeciego... Kurde. Na trzeciego Platform Doga nie było aż takiego... Można powiedzieć hype'u, jak było to w przypadku pierwszego i drugiego Platform Doga. To też może było to spowodowane tym, że nie było pełnej wersji gry. Może też dlatego właśnie nie było tego przyrostu subskrypcji. Tak blisko było. No ale to mówię wam, no. To wszystko zależy od tego, czy na Platform Doga po 4 latach dalej jest hype, czy nie ma tego hype'u. Wszystko, wiecie, w swoim czasie. Wszystko ma swój czas. 1000 subskrypcji. Kiedyś uda się wpić na pewno. Albo co... Kurczę, to trzeba się rozbiec. Jakby była możliwość skoku w powietrzu.
jak to było, nie pamiętam w jakiej grze, ale była kiedyś taka możliwość w takiej gierce, że można było skoczyć. Jest! Dobra. Boss fight. Myślę nad tym, czy boss fighta nie zapiszę sobie grę w razie czego. O Jezu, ta pamięta. Jak się strzelało? Jezu, nie pa... No tak, myszką. Jezu, jak ja się na... wkurzałem przy tym. Masakra. Raz, 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 robię ten trap. Dwa, 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 zresztą zla mas. O Jezu, jeszcze pamiętam. To też z mojego. Ale patrzcie, jak po tylu latach sobie skilla wykreowałem, masakra. Aha, i wyłączyło mi platform doga, cudownie. No, ale po tylu latach sobie tak skilla wykreować, to całkiem spoko, bo ja pamiętam, że ja nad tym boss fightem się głowiłem, a głowiłem. Na pewno gdzieś tu będą przeploty z gameplayów właśnie z tej gry, z poprzednich wersji. Kurczę, fajnie tak wrócić sobie do platform doga. Jeśli chcecie więcej, to pamiętajcie, by zostawić łapeczkę w górę oraz suba. To jest taki malutki powrót do przeszłości. Mam nadzieję, że w inne gry z przeszłości też będę grał. Mam zamiar na nowo FNAF-a ogrywać, więc kurczę, będzie ostro, bo na głównym kanale właśnie bym chciał ograć FNAF-a. Małe takie okienko, bo nie ma platform doga. To najwyżej coś tutaj będzie w tle, nie? Także trzymajcie się ciepło, do następnego, cześć.